czerwcu rozpoczęły się zapisy na sprzedaż akcji Computronic. Wojciech Buczkowski, prezes spółki, zapowiada, że celem jest jej zdjęcie z giełdy i koncentracja własności w rękach rodziny, która już dzisiaj posiada 54% akcji. A o szczegółach opowie nam dzisiaj osobiście. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, dlaczego spółce Computronic jest nie po drodze z giełdą? Można przecież skupować akcje, pozostając cały czas na parkiecie. Funkcjonowanie na rynku publicznym wiąże się z coraz nowymi obowiązkami oraz wysokimi kosztami funkcjonowania jako spółka publiczna. Dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia poufności prowadzonej działalności. Dzisiaj ujawniamy wiele ważnych informacji, tajemnic handlowych naszym konkurentom, jednocześnie nie mamy dostępu do informacji o ich działalności. Czy to chodzi o to, że brakuje wam tych informacji z drugiej strony, czy wtedy pozostalibyście na giełdzie? Tak naprawdę brakuje nam możliwości zachowania poufności naszych działań wobec konkurencji, dla której to konkurencji bardzo ważne jest nieujawnianie informacji o szczegółach ich działalności. To jest oczywiście jeden z powodów, nie wyłączny. A czy akcjonariusze mogą liczyć na zmianę ceny akcji wykupu? W ubiegły piątek Marinera Invest właśnie dokonała zmiany ceny w wezwaniu i nowa cena to 7,18 zł. To powoduje, że dzisiaj oferowana cena w wezwaniu stanowi ponad 20% premię wobec średniej z ostatniego miesiąca poprzedzającego termin ogłoszenia wezwania. Jeżeli porównamy to do ceny minimalnej ustawowej, to jest to premia w okolicach 16%. A jaki jest plan na wycofanie się z giełdy? Po zakończeniu zapisów, a wierzymy, zakończą się one sukcesem i uda się skupić łącznie ponad 90% akcji, dokonamy przymusowego wykupu wszystkich akcji. Łącznie mając 100% akcji podejmiemy decyzję o delistingu i wyjściu z giełdy. A jeżeli delisting się nie uda, to jaki jest wariant B? Wariant B to jest oczywiście powrót do sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia jeszcze na początku kwietnia, czyli spółka będzie dalej notowana na giełdzie. Niestety utracimy koszty zainwestowane w cały proces wezwania. Tutaj mówię my, bo jestem również udziałowcem firmy Marinera. Natomiast dla spółki Computronic i dla mnie jako prezesa emitenta nic się po prostu nie zmieni. A dlaczego komentatorzy oceniają spółki z branży IT jako takie o szczególnej ostrożności, że trzeba na nie uważać? Rzeczywiście istniał lub istnieje, ale prawdopodobnie już istniał proceder karuzeli VAT-owych w naszej branży. Ujawniło to Ministerstwo Finansów, ujawniają to urzędnicy urzędów skarbowych. W ubiegłym roku takimi kłopotami spotkała się jedna ze spółek, która weszła w proces sanacyjny. To zwróciło uwagę branży finansowej, analityków na branżę informatyczną. Te osoby, analitycy oceniają, że również inne spółki mogły być świadomie lub nieświadomie zamieszane w ten proceder, a w związku z tym mogą im grozić postępowania przed Urzędem Skarbowym. To dlaczego branża IT nie jest w dobrej kondycji? Tak naprawdę branża IT również nie jest w dobrej kondycji z powodu braku dobrej dynamiki sprzedaży, w szczególności na rynku laptopów, najważniejszej grupie produktowej w tej branży. Pierwszy raz, od kiedy pamiętam, a jestem w branży ponad 20 lat, sprzedaż laptopów spadła. W okresie od stycznia do kwietnia zanotowaliśmy w ujęciu ilościowym 14% spadek. Są to dane według GFK Polonia. A teraz wracając do giełdy papierów wartościowych, widzi pan trend uciekania z giełdy? Rzeczywiście Computronic jest bodajże 16. spółką, na której akcje trwa wezwanie do sprzedaży. Wydaje się z informacji nieoficjalnych, które słyszę na rynku finansowym, że przygotowywane jest kilkadziesiąt kolejnych tego typu operacji, w związku z tym parkiet może opuścić nawet 40 spółek w tym roku. Będzie to drugi rok z rzędu, kiedy większa ilość spółek opuści parkiet niż na nim się pojawi. W tej chwili 54% akcji należy do rodziny. Cel jest taki, żeby było ich 95%. W jaki sposób dokładnie chcecie Państwo tego dokonać? Tak naprawdę celem jest zebranie 100%, natomiast osiągnięcie co najmniej 90% akcji daje nam prawo do skorzystania z tak zwanego przymusowego wykupu. Wtedy uda nam się zebrać 100% akcji, co wynika oczywiście z przepisów prawa. Jak chcemy dokonać? Poprzez zakończenie wezwania, w którym spółka Marinera oferuje wysoką cenę z premią ponad 20%. To bardzo wysoka premia dla akcjonariuszy, więc wydaje mi się dosyć rozsądnym oczekiwać, że z niej skorzystają. A gdy już osiągniecie Państwo ten cel, to jakie będą kolejne plany, kolejne kroki?
Będzie oczywiście, wyciszenie informacji? Oczywiście poza pewnymi procedurami natury formalnej, które trzeba przejść w GPW, KDPW, KNF i tak dalej, nastąpi przejście spółki Komputronik do działania normalnych spółek prywatnych. Dlatego nasza działalność będzie zdecydowanie bardziej poufna wobec szerokiego rynku. Natomiast dalej zamierzamy prowadzić otwartą politykę informacyjną wobec podmiotów, które współpracują z nami przy finansowaniu sprzedaży, to jest ubezpieczycielami czy bankami, a także kluczowymi dostawcami. Gdyby 10 lat temu miał Pan tę wiedzę co dzisiaj, powtórzyłby Pan te kroki zawodowe? Oczywiście decyzja o debiucie giełdowym w 2007 roku, czyli dokładnie 10 lat temu, była jak najbardziej trafna. Wtedy spółki wyceniane były znacznie wyżej niż podówczas. Udało się zebrać dosyć znaczne środki na rozwój. Co prawda większość tych środków, w zasadzie wszystkie, zostały przeznaczone na przejęcia spółek, których wycena również była dokonywana według tamtejszych standardów. Dało to jednak możliwość szybkiego rozwoju. Oczywiście pytanie, jak długo mamy kojarzyć nasz sukces z debiutem giełdowym. Po 10 latach nie odczuwamy żadnej korzyści z faktu bycia spółką publiczną. Sądzę, że zdecydowana większość naszych kontrahentów dobrze nas ocenia przez pryzmat współpracy, niekoniecznie przez pryzmat posiadania statusu spółki giełdowej. A z Pana punktu widzenia i z Pana wieloletniego doświadczenia, co podpowiedziałby Pan albo jaką radę dał spółkom, które dzisiaj debiutują w sali notowań GPW? Oczywiście przed podjęciem decyzji o notowaniach, o debiucie giełdowym na pewno trzeba mieć plan, w jaki sposób wykorzystać środki pozyskane z debiutu giełdowego, chyba że oczywiście akcjonariusze zamierzają też znaczną część akcji sprzedać, po prostu kaszując biznes, który pewnie sami budowali. Wokół wyjścia spółki Komputronik narosło wiele plotek, oskarżeń. Z jakimi Pan się spotkał bezpośrednio i jak mógłby Pan na nie odpowiedzieć? Mówiąc szczerze, nie docierają do mnie żadne oskarżenia. Jedyne informacje negatywne, co do których mam świadomość, to fora internetowe, gdzie internauci, czując się anonimowi, nieco bezkarni, ferują tezy, które nie mają pokrycia we faktach. Czasami prawdopodobnie wyładowują swoje osobiste frustracje. Nie mam nic do ukrycia i między innymi dlatego dzisiaj odbędzie się czat na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, na którym chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Nie mamy nic do ukrycia i zawsze ustosunkowuję się do wszystkich merytorycznych pytań. W takim razie wszystkie chętne osoby, które chcą zadać pytania, zapraszamy na czat o godzinie 12. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję.